Aleksandra Mikołajczyk, kłaniam się i zapraszam na najnowsze informacje pogodowe. Do piątku będzie upalnie i burzowo. Jutro przed południem pierwsze opady deszczu pojawią się na północnym zachodzie, a po południu front będzie przesuwał się na południowy wschód, stopniowo pogarszając pogodę. Na czele frontu, zwłaszcza w pasie od Wrocławia i Opola po Suwałki i Białystok, pojawiać się będą gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Mogą nawet przyjmować charakter niebezpiecznych nawałnic. Duża różnica temperatury, na północnym zachodzie tylko 15 stopni, a w centrum nawet do 32 kresek. No to popatrzmy, jak będzie u nas. Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Ciepło od 16 stopni na południu regionu do 19 we Wrocławiu. Poranek jeszcze pogodny i słoneczny, a po południu deszcz, gwałtowne burze i upał. Na termometrach od 27 stopni w Kłodzku i Bieleniej Górze do 29 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, podczas burz porywy mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Biometr obojętny do niekorzystnego, warunki drogowe do południa dobre, później zdecydowanie się pogorszą. Uwaga na deszcz i silny wiatr. To tyle o pogodzie, kolejna prognoza jutro w Faktach o Poranku. Do zobaczenia.